Na samym początku, generalnie pokażę oczywiście, że Kodzik działa. Kto nie widział dzisiejszego filmu, który wleciał o 16:00, Kodzik to jest Neutral, podłoga Bedaj. Mogą się przywitać tutaj widzowie z Twitcha, bo nagrywamy to na live'ie. Więc w prawym dolnym rogu wszystko macie. Możecie pozdrowić i ty. Tak, na W55 już tego kodu użyłem. Użyję teraz gdziekolwiek tak naprawdę, żeby wam tylko pokazać, tylko już przekopiuję. Powiedzmy na W50. Także oczywiście wysyłajcie, pokazujcie, o tu w ogóle jak szybko wyskoczyło. Wysyłajcie znajomym, używajcie, 25 grzybków i 125 szczęśliwych monet, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, pokażę wam jeszcze jakie są nowe itemki, bo to też jest już na serwerze pierwszym niemieckim jeden ziomeczek, który ma te nowe itemki, tak one wyglądają. To tak druga sprawa. Buciki w następujący sposób. Tutaj mamy trinkecik i tu mamy pierścionek. I powiem wam szczerze, że te itemki są naprawdę giga ładne. Strasznie mi się podoba ten set. Jak on już będzie w komplecie, czyli pewnie za kilka lat, jak będą dawać takie wiecie, co trzy itemy, nie? Co edycję tam urodzinową, następne trzy i tak dalej. Naprawdę, one są giga ładne. Jeżeli chodzi o ten nowy secik, bardzo mi się podobają. Na niemieckim pierwszym on jest od wczoraj, dlatego że chyba testowali, czy działa dobrze, wiesz? No, ale ładne. W każdym razie tak wyglądają nowe itemy. I dobra, myślę, że możemy zaczynać. Sprawdzimy. Przez 11 dni ten lock w ogóle będzie otwarty, nie przez 10. Co ciekawe. Chociaż tu pokazuje 10 dni i 4 godziny. No ale dobra, nieważne. Wchodzimy. Pierwsze co, obejrzymy sobie trailer. Ja tu może wyłączę song request na ten moment, żebyście słyszeli wszystko dobrze. I tak song requestu na nagraniu nie słychać. I wyłączę czat, wiecie? Ale to tylko na momencik dosłownie. To jest to, dokładnie. Dobra, obejrzymy na początek ten trailer, zobaczymy co tu wykminili ciekawego. O ile się oczywiście odpali, odpali się. A nie będę usuwał tych grafik, nie ma sensu. Zobaczymy. Ten trailer w ogóle chyba krótszy jest o wiele, bo trwa niecałą minutę. Także na spokojnie. To jest kontynuacja oczywiście tamtej edycji, wiadomo. Ty, ale w ogóle... Shakes and Fidget taki odmłodzony. Siemanko Kubusiek. Ej, kurde, jakiś krótki ten trailer, nie? W sensie oni zawsze robili takie dłuższe i tak jest więcej się działo generalnie, a tutaj tak jakoś... No nie za długi, no ale dobra, niech będzie. Odpalamy muzyczkę dalej. Także lecimy. To już wszystko wiemy, tu myślę, że nie będę czytał. Siemanko Jazykowski. Myślę, że nie będę czytał, bo nie ma sensu. Jakieś tam wskazówki. Niby to wszystko wiemy, punkty życia wiemy, klucze wiemy, błogosławieństwa i klątwy wiemy. Kto nie wie, to zapraszam do filmu. Tam kilka dni temu wleciał odnośnie legendarnego lochu. Jest ten nowy pokój, to mnie najbardziej tak naprawdę ciekawi, bo oni chyba za dużo tu nie zmienili, z tego co widzę. No ale dobra, lecimy. Zobaczymy, co tu więcej się zmieniło ciekawego. Widzowie, żeby tylko... No, już się zaczyna z tego co widzę. Czemu mi wyświetla te wskazówki? Ale dobra, i tak na początek będziemy walczyć, więc... Początki w tym lochu są bardzo free-to-play friendly, można by powiedzieć. Dlatego, że jak widzicie, co chwilę mam jakiś znak zapytania, więc nie muszę walczyć. I od razu mamy klucznika. Ten klucznik się pojawia tylko pierwszy raz, no bo to jest standard MR-ku. Jak ja zaczynam przechodzić ten legendarny loch, to jest zawsze to samo na pierwszym odcinku. Odnośnie tego klucznika, to on jest tylko... za pierwszym razem, gdy przechodzimy nową edycję na koncie, potem już go nie ma tak wcześnie i jak widzicie kosztuje 0 kluczy i są te same buffy i nie można nowego towaru, to tak swoją drogą jeszcze. Ale dobra, bierzemy mięśniaczka i walczymy, bo wiadomo, teraz te klucze trzeba farmić. Nie wiem czemu te wskazówki mi się wyświetlają znowu, ale nieważne.
W sumie to się nie skupiłem tak bardzo na tym trailerze, ale nie wiem, on się jakoś w ogóle zmienił od tego rok temu, bo mam wrażenie, że nie za bardzo, mam wrażenie, że strasznie jest podobny, ale dobra, nieistotne. Spoko, tu możemy jeszcze powalczyć. No, ten początek jest bardzo taki przyjazny, powiedzmy, dla graczy. Jak ktoś nie chce mieć animacji w tym lochu i chce sobie szybciej przechodzić, to wiadomo, tutaj zaznaczacie mniej animacji, tak samo w Elevatorze zresztą. No i nie można mieć warty, jak go chcemy przechodzić, nie? 25 grzybów, 64 grzybów łącznie z kodów. No właśnie, to jest, powiem wam, przyjemna sprawa, musicie sami przyznać. Dobra, tu jakiś epiczek. Tu możemy sobie cyk. Lecimy, 7 kluczy na razie, połowa HP, tu możemy, powiedzmy, że tak, niestety goldzik, no na razie tu nie widzimy, tu jakieś nowe grafiki, happy birthday na przykład na tym, na górze, pyk, dobra, spróbujemy tu, szkoda, że leczenia nie ma, no ale trudno, zaraz się wywalimy, no i teraz na pewno na hitka zginę, więc będę próbował uciekać, tylko pytanie, okej, okay, udało się. Jest taki, są z wyjątkiem, że Shakes and Fidget są młodsi. Właściwie widziałem, że zmienili się oni graficznie, ale to może faktycznie młodsi, nie wiem. Mi bardziej na starszych wyglądali. Ty, dobra, na razie coś tu się udaje. No ale, a, no dobra. Okej, okay. Pierwsza wywrotka, prawie 50 grzybów. 50 level potrzebny to bez sensu, bo free to play taki level jest mega ciężko wbić. No Sis, powiem ci, że 50 level free to play to wbijają w kilka dni, więc nie wiem, czy jest ciężko. Zwłaszcza, że kod jest aktywny chyba 10 dni dokładnie, czy tam 9, coś takiego. Co robi gilotyna? To jest pułapka po prostu, ona ci zadaje obrażenia, chyba że masz tego buffa takiego, co ja miałem wcześniej. Dobra, lejemy, pierwszy bosik. Plus 27, no ale na to nie patrzymy, ja się tu będę chciał przebrać. Dobra, co my tu mamy? Szansa na skuteczną ucieczkę, to już jest bardzo git. To jest, powiedzmy, mniej git i to jest mniej git. Dobra, bierzemy to. Aha, jeszcze mogę wam w zasadzie pokazać tier listę run, czego nie zrobiłem na tym filmie. Spliw, nie wiem czy jesteś, jakby mi ktoś to podesłał, to byłbym wdzięczny, bo nie chce mi się teraz tego szukać. Tej tier listy całej, chyba że mam to gdzieś na pulpicie zapisane. Ale nie jestem pewien, czy ja to gdzieś tu mam. Cyk, tutaj macie tier listę runek. Jak możecie zauważyć, każda runka jest inna pod tym względem, że po prostu ma inny wzorek, inny kolor i tak dalej. Więc możecie sobie, nie wiem, zrobić screena, czy co tam chcecie i używać. Ta na samej górze S tier to jest szansa na skuteczną ucieczkę 40%, ona jest najmocniejsza generalnie. No i potem wiadomo. Im niżej, tym gorzej, można by powiedzieć. Tą, co my teraz wybraliśmy, to jest tutaj druga od góry po lewej stronie, nie? Ale to mówię, można zawsze machnąć screena, dobra. No dobry, tylko to ci się musi trafić ich kilka, nie? Jak jestem w lochu, to będzie się odnawiać życie. W sensie, życie się odnawia dopiero jak zginiesz, Xerkua. Ile bazowych procent jest szans na ucieczkę? 50% wydaje mi się. Dobra, i teraz chyba uciekamy, nie? Zaraz będzie klucznik. Swoją drogą. O, zajebisty bufik. To możemy do kociołka od razu wrzucić. Dobra, uciekam już chyba teraz. Tu możemy poużywać. Jakiś paseczek. Tego nie bierzemy. No, nawet się te ucieczki udają, ale w sumie mamy to 20... Oj, leczonko, ej! To może być dobre podejście, widzowie. To oznacza, że live'y oddają. Lepiej nagrywać na live'ie niż poza. Tak, powinien być na każdym serwerze fermencik, od dzisiaj od 16. 26 komnata jest git na raz. I git, wydaje mi się, że git. Co ja chcę teraz robić? W sumie to wyleczyliśmy się do maksa, ale dobra, uciekamy dalej. Nie pamiętam już, ile tu potrzeba tych kluczy, bo o kurwa, ale lipa. Dobra, teraz się udało. No mniej więcej taką jak teraz Squishy, nie? Jeżeli jesteś eko, to raczej grzybki chcesz wydać dopiero pod koniec, ewentualnie jak ci będzie brakować do kolejnego itemku. 50 komnata za pierwszym razem? O kurde, to ładnie, tak szczerze.
Ładnie, ładnie, gratulacje. I co my tu mamy? No tu szukamy, wiadomo, mięśniaczka głównie, ewentualnie tego heala. No, powiedzmy, że heal lepszy, bo będziemy mogli trochę powalczyć i mniej kluczy kosztuje. Chyba nas w ogóle wyleczy nawet walcząc do maksa, tak mi się wydaje. Mortalo, promocja właśnie jest teraz. Witam cię serdecznie, brakowało mi twoich pytań swoją drogą. Ale promocja właśnie trwa od dzisiaj do niedzieli, jak coś. Także nie zapomniałeś, spokojnie. Dobra, teraz spróbujemy uciec, może się... Kurwa, nie udało się, no ale trudno. Lecimy dalej, okej, póki co jedno dedek tylko. Nie jest źle. Kolejne leczenie. Ja pierdolę, widzowie. Podkręcona szansa na leczenia jest posiadana chyba. TF. Oczywiście to żart, bo zaraz jakiś dzban pomyśli, że serio. Żartuję, żartuję, żeby nie było. Pierwsza próba, no w sensie już raz się odrodziłem, ale... Dobra, i co my tu mamy? Po śmierci i ponownym wejściu to tak średnie, obrażenia od potworu zmniejszają się. Za drzwiami mogą czaić się potwory. Ta jest strasznie słaba. To może wezmę, bo to jest takie neutralne. To mi tak średnio leży, to też, a to na epickie kufry się nie pojawiają, ale epików tutaj jeszcze na farmie, więc nie ma sensu. Ale chyba nie każdy ma wtedy wypłatę Ewald, tak szczerze. O, tu się chyba coś zmieniło. Tu możemy... A nie, nie możemy. Ej, kiedyś się chyba dało tu kliknąć i tam pochodnie wyłączyć, nie? Tak mi się coś wydaje. A teraz się nie da. Tu mamy oczywiście statystyki też na górze. Ile mamy zdobytych przedmiotów, ile epików. Próby na obecne podejście 2, dlatego że pierwsza darmowa też jest liczona. Więc tu zawsze mamy... Wzór na ilość wydanych grzybów, o, tutaj taki matematyczny neutral, to jest ta liczba minus 1 razy 48. Pogu? Pogu. Mam nadzieję, że nic głupiego nie powiedziałem teraz. Dobra, lecimy dalej. 10 kluczy mam, to sporo, ale na razie będziemy uciekać. Ile ranów robisz? To zobaczymy. Kurde, no ale... Nie oddaję to uciekanie, dobra. Ej, zginę od tego, czy nie zginę? Twierdzenie neutrala. Jak myślicie, zginę, czy nie? Chyba nie, nie? Nie? To 10% bije? A, okej. I faktycznie, dobra. A no tak, bo my tu mamy w sumie mało HP, ja też pod innym kątem patrzę. No ale dobra, teraz zginęłem, okej, 100 grzybów na razie wydane. Możemy zawalczyć w zasadzie. Powiedzmy ze dwa razy. Dobra, z tym grubym. Co wybieramy, widzowie? Odejmowanie, no nie mówiłem o nawiasach, no to taki ogólny wzór. Co wybieramy, widzowie? Mówcie. Papier odda, papier, nożyczki. Dobra, widzę, że stomp papieru. Totalny stomp. No. Przynajmniej nam obrażeń nie zadał. Nie jest źle. Sporo mamy już tych kluczy, niedługo będę używał. Ale powiem wam, że jak tak nagrywam sam dla siebie, to się tak bardzo nie staram. A jak teraz mam tą świadomość, że na mnie patrzycie, to staram się mądrze grać. Ale to tylko na film na YouTube, nie przyzwyczajajcie się. Dobra, mamy klucznika, co my tu bierzemy? Standardowo mięśniaczek albo łapa do góry. Tylko, że musi być szóstka. Ty, no ale tak patrzę, że za wiele się tutaj nie zmieniło. Jeszcze nie trafiliśmy na ten nowy pokój, który miał być. Dobra, mięśniaczek może być. Teraz walczymy. 200 osób, co tu się odkurwia? To i tak nie tak dużo. Rekord na Twitchu mówiłem, że był chyba 460. Mam gdzieś screena, mogę wam pokazać się potem na Discordzie. To był mój peak. Na YouTubie podejrzewam, że z kafla byśmy mogli wykręcić.
Tak mi się wydaje. Na live. Ale no, coś kosztem czegoś. Tam czad jest, sami wiecie jaki. Dobra, co my tu mamy? Obrażenia od potworów się zmniejszają. Szansa na odblokowane drzwi, to jest fajne. Dobra, bierzemy to. To jest fajna runka. Nie trafiło nam się jakieś wybitne combo tych run, ale nie ma też tragedii. Na razie nie chcę rozmontować, bo jak tu zrobię więcej runów, to może wykorzystam sobie piki do rozmontowania, bo nie mam za dużo slotów, nie? Lecimy dalej. Już muszę uciekać teraz. O, są te odblokowane drzwi. No mówię, dlatego to jest fajne. Bo można uniknąć... Tu możemy w sumie odblokować. Okej, git. Czy da się reklamkami regenerować HP w lochu? Niestety nie. Tylko można za grzyby, no albo poczekać. Ani klepsydrami się nie da, ani reklamkami, tak jak piszesz. Kurde, no i akurat ta skrzynka. Dzięki wszystkim za followy, pięknie. Witam, witam serdecznie. Okej, trochę pounikamy. Tego goldzika jeszcze w miarę fajnie leci na pierwszych podejściach. To nam się przyda, bo mamy tego bufika, dzięki któremu omijamy. Dobra, jest klucznik i teraz tak. Jak musimy poszukać leczenia, to w ogóle koniecznie, dokładnie. I teraz już używamy kluczy, żeby się zregenerować. Od ilu kluczy ich używać? No ja miałem tak około 10 cały czas, jak zauważyłeś. Coś takiego jak ja, wydaje mi się, że to jest dobre. No póki co się odrodziłem zaledwie dwa razy, więc to jest raczej dobry wynik. Dobra, możemy zawalczyć z raz. I teraz już się wyleczyć do maksa. Mamy jeszcze 10 pokoi, to wszystko widać, wszystko widać. Nie widać twoich kluczy? A faktycznie, o Boże, przepraszam was. Dobra, dam wam tak, tymczasowo. Tu nic nie zasłania za bardzo. Dobra, o, mogłem klucza użyć, ale nieważne. Prawy górny? O, no, w sumie racja. Dobra, dobra. Dobrze, że jesteście mądrzy. W przeciwieństwie do mnie. Czekajcie. Kurwa, nie w tę stronę. Chyba równiutko, nie? Powiedzmy, że tak, żeby nie wchodziło. Dobra, gituwa. Miałem chyba ten nowy pokój, dziwna grafika. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze tu, no, przejdziemy. Mam nadzieję, że prędzej czy później się trafi. To znowu można do kotła wrzucić. Miałem go? A nie, to na pewno nie jest nowy pokój. Jak wam chodzi o to... Wykrzyknik song, Tysiu. Jak wam chodzi o ten z tą dziwną grafiką, to nie, bo to już było wcześniej. Ej, dobra, ile nam kluczy w ogóle zostało? Co jest? No tu mogłem zaatakować, ale to i tak już nieistotne. Dobra, widzowie, walczymy z nim. Dajcie broń, okej? Okay? Prajgę dla broni, proszę. Przepadają, przepadają, Sanctus. Albo jakiś nowy itemek, bo też są ładne. No. No. Nie ma tragedii. O kurde, ile pancerzu. Pancerza. Dawaj mnie to. Tylko tak. Okej, osiągnięcie wpadło od razu. Tu sobie zamienimy. Odzysk... Poczekajcie, bo muszę pomyśleć. Odzysk klejnotu zrobimy na pewno. Pyk. Ulepszymy go sobie wstępnie razy 5, żeby znowu nie przesadzić. I musimy zaczarować koniecznie, bo to jest ważny czar. Dobra, dobra. Okej, okay, próby... Zobaczcie. 100 grzybków wydane. No wiadomo, że trzeba jeszcze doliczyć te takie tam, co rolowaliśmy u tego handlarza i tak dalej. Ale no generalnie dobry wynik, nie? Nie będą wyzywać w komentarzach. Pogu. Dobra, lecimy dalej, widzowie. 18 milionów na razie zarobione. Aha, no i pierwsze, tak jak mówię, wejście do tego lochu jest darmowe. Ale to już chyba wspominałem zresztą. Dlatego teraz mamy jedynkę bodajże, dokładnie, ale nie wydaliśmy grzybów. Rozumiecie, o co chodzi?
Mati? A, to on mi pisał, że wyjdzie. Dobra, walczymy z nimi. O, kolejny epik. Dobra. Patrząc na to, jak te epiki sypią, to ja posprzedaję to po prostu. I lecimy. Nie, nie, nie dostaniesz kicka raczej. W sensie nie wiem, ciężki temat generalnie. A ta jedna osoba, co wyszła jeszcze przed streamkiem, to się chyba skasowała, jak się nie mylę. Trzymaj się, szczurek. Miłego dzionka. Kurde, ale teraz już początek nie jest taki dobry, niestety. Już musimy zacząć uciekać. Ale trudno, raz już udowodniłem, że umiem. Teraz można klikać na pałę. Okej, mamy pierwsze odrodzenie. No teraz nie poszło za dobrze. A co tam u ciebie, pingwin? Słucham cię w tle, bo robię fajki. A, kurwa, no i teraz leczenie, no. Proszę was. No cóż, jest jak jest. Jakby to nam się trafiło pokój wcześniej, to znowu by było, mogło być zajebiście. Tak, tak, no nagrywam dalej. Ja to potem jakoś potnę. Wytnę oczywiście wulgaryzmy i wyjdę na grzecznego i family friendly youtubera, żeby nie było wątpliwości, że taki nie jestem. Jezu, ale jest dramat. Dobra, spróbujemy drzwi, ale... O, ucieczka, ale to nas... Za długo to się nie poudaje uciekać, bo zaraz będzie boss, niestety. No dobra, memento, dobra, możemy tak zrobić jak chcesz, ale... No mówię, dwóch osób nam i tak brakuje teraz, z tego co pisze Ewald. Dobra, drugie odrodzenie, czyli już 100 grzybków poszło. A jeszcze dopiero pierwszy boss. O, i tarczę dostaliśmy. Ta tarcza jest ładna w ogóle. Tylko mogliby troszeczkę jakość poprawić. Ej, dobra. Sprawdzamy jak tam na... Od jakiego poziomu? Od 50 boracz. Jezu, ale tragiczne runy nam się trafiły. Na pewno by tak było, Fajerek. Nie wątpię w to. Dobra, szansa na... To jest lipa. To w sumie wszystkie te runki takie słabe. Ta jest bardzo słaba, bo ta wada jest tragiczna. Klątwy i tu obrażenia od potworów. Chyba wolę w to, ale no tragedia. To już nie będzie chyba takie dobre podejście. No i teraz już uciekać muszę. 5 kluczy tylko. No nie jest kolorowo. Szymcio, żółwia możesz złapać do niedzieli, więc zamiast wydać na niego te twoje grzyby, które masz odłożone, to sobie po prostu klikaj co godzinę. I raczej do niedzieli go klikniesz, jeżeli masz te 0,80% szans, czy ile tam pisałeś. Leczenie by się przydało, nie? Mamy mięśniaczkę, ale nie, no musimy poszukać tego leczenia koniecznie. O, dokładnie. Wątpię, klikam go już od 6 dni, ale co godzinę? Czy sobie odpuszczasz niektóre dni, czy tam niektóre godziny bardziej? Dobra, tu możemy jednego machnąć. Tak, 4 klucze, żeby mieć... O, teraz akurat klucza nie dostałem. 4 klucze, żeby mieć odłożone. No, ale Santa Claus, generalnie motywy tego lochu... myli mi się. One się powtarzają, bo motywy są raz, dwa, trzy, cztery. Cztery motywy masz. I ten z Harry'ego Pottera... To jest ten, nie? Chyba dobrze pamiętam. Legendarny łupy, jak je znaleźć. To on był na Wielkanoc, więc kolejna edycja z tymi samymi itemami będzie pewnie na kolejną Wielkanoc. To tak działa po prostu, że oni teraz dodają 3 nowe itemki, coś tam ewentualnie zmieniają, jakieś drobne rzeczy, no i można znaleźć i stare itemy, i nowe, nie? Dobra, uciekamy. O kurde, tam miałem znak zapytania. Dobra, dobra, już. Tragedia jest, widzowie. Czemu w ogóle nic nie leci? A dobra, już leci. Mamy razy...
No dobra, no wezmę to, bo nie zginiemy. Ale teraz zginiemy. Ile grzybków wydane? 150 teraz. No dobra, to w dalszym ciągu jest poniżej średniej. Jaka runa, bo mnie nie było, ale jaka runa, rolnik? A, w sensie jaką dostaliśmy? Mniej tajemniczych komnat, szansa na potężniejsze klątwy. Generalnie wszystkie trzy były do pizdy tak zwanej, więc... Jest jak jest. Kurwa, i w ogóle nam się nie udaje uciekać, no. Kasacja? Chłop u mnie w gildii 97 pokój za pierwszym razem? No ale przecież tamtą edycję dało się zrobić na raz, jak miałeś szczęście. O, nareszcie oddała runka, dobra. Najlepszy tier. Także jak masz farta, to idzie takie coś zrobić. Równie dobrze jak masz pecha, to możesz się odrodzić 10 razy, więc to działa w dwie strony. Dobra, teraz mamy bardzo dużą szansę na ucieczkę, więc powinno iść sprawniej o wiele. Fajnie by było dotrwać do następnego klucznika, ale... Ale może być ciężko. Dobra, dusze są. To jest właśnie to, o czym mówiłem z tymi duszami, że też będziemy teraz dużo ich mieć tutaj na tym W55. No właśnie, powiem ci memento, że ja teraz mam, myślę w sensie, żeby każdy run, bo ja będę wie... O, no i niestety się nie udało. Dobra, 200 grzybów. Ale może to już ostatni wydatek na to podejście. Ja jestem teraz, myślę, żeby w ogóle większość tych legendarnych lochów robić na streamach i wszystko nagrywać. Że jak się trafi podejście właśnie takie ultra szczęśliwe, że na raz zrobimy to, żeby to mieć nagrane. Bo ostatnio robiłem na telefonie, pamiętam jak... To był ten nowy pokój? Wydaje mi się, że nie. Żeby po prostu pokazać dla widza, nie? Tamten pokój chyba był, jak się nie mylę. Czemu jest w ogóle ponad 200 osób i jest taki czat martwy? Proszę się udzielać i pisać coś. Widzowie. Każdy klika? No też mi się tak wydaje. Oceń konto. A, dobra. Mogłem się tego spodziewać. Ja klikam w tle? A, rozumiem, rozumiem. Ale to jest fajne zawsze, jak są jakieś starty serwerów albo coś. Siedzieć sobie u kogoś na streamie i przy okazji samemu startować. Dobra, tych epików to już mamy bardzo dużo. Na stojaku też mamy same epiki. No to teraz już rozmontowanka będą. Okej, co nam się tutaj przyda? W sumie to możemy mięśniaczkę. Ale spam nagle? No nie ma co się dziwić. No daj tego mięśniaczka albo coś. Albo tego kciuka do góry już. W ostateczności. O jest, dobra. Niech będzie. Tu jeszcze trochę powalczę, żeby zebrać następne 4 klucze. Kurde, i ta klątwa. Tu możemy sobie tak zrobić. Tu możemy zawalczyć. I tu możemy spróbować uciec. I dobra, i troszkę się uleczyliśmy. Dobra, wybieramy, widzowie. Trzeba się obudzić. Kamień, papier czy nożyczki? Miałem. O, i teraz go znowu mam. Dobra, widzę, że kamień i nożyczki, stąpik. O, widzę, że się pojawił kutas pod pachy również. Ciekawa propozycja, ale niestety luki nie mam takowej do wyboru tutaj. Dobra, kamień raczej stąp z tego, co widzę. No jessa, i mamy od razu klatówę. Dobra, to już... A, czekajcie, bo to jest na wszystkie staty. Można rozmontować. W sumie to... Ja i tak tu będę to robił wiele razy. To te rzeczy, co są na wszystkie staty, będę rozmontowywał. A takie na 3 staty sobie zostawię, jak wrzucę do kibla i może na pachołki, nie? To nie będzie głupie. To mamy, to możemy rozmontować. I te dwie rzeczy są drogie, więc to zostawię do wiedźmy. Dobra, od razu się zwolni trochę miejsca. Lecimy dalej. Zaraz będzie bosik.
Pyk. Znowu na wszystkie staty. Dobra, niech będzie. A wrzucałem dzisiaj coś do kibla? Wrzucałem, okej. Okay. Znowu słabe w sumie. Więcej tajemniczych komnat. Te tajemnicze komnaty, czy ja wiem, czy to jest taka wada? Dobra, bierzemy to, powiedzmy. A masz go odblokowanego, Saku, tak w ogóle? Tajemnicze komnaty to syf, czy ja wiem? Dobra, wracamy do gry. Kurwa, no. To za karę. Za to, że jestem taki łasy. No to jeszcze raz się wyjebiemy w takim razie. A, chociaż drewno dostałem. Pogu. A, to się od razu użyło. No cóż, kara za żebranie osoby. Czyli 250 grzybów teraz. No ale trudno, no to i tak nie jest złe. Tak jak mówiłem, to jest taka średnia, bym powiedział. Dobra, teraz by dobrze mięśniaczka było dostać. O, dokładnie. Trochę kluczy uzbieramy, już może się uda do końca. Ani pod nikiem neutral, ani pod żadnym innym. Także widocznie ktoś tam musiał sobie ustawić taki sam. Ja z takich starych polskich serwerów grałem na S9 polskim. Nie wiem, czy nie na S34. Będzie czyszczenie nieaktywnych kont od 1 do 10 poziomu? O kurde. A skąd taka informacja, MR-ku? No kurwa, i znowu, dobra, używam tych kluczy, może jakieś leczenie dostaniemy, bo to naprawdę. Jak jeszcze będę musiał grzyby wydać. Nie, no to są żarty jakieś. O! W sumie to... to możemy wziąć, jeden kluczyk. No nie, no proszę. Dobra. Dajcie jakieś leczenie. Na tawernie? Aha. No to chuj, jednak 300 grzybów zamiast 250 w takim razie. To może tego podejścia nie będziemy akurat wrzucać. A, w ogóle nam się boss zmienił, no tak. Wcześniej był Shakes, teraz mamy Fidgeta. To się chyba zmienia co podejście, dobrze mówię? Mamy tą informację o runkach. Czysta grzybów KGW. No nie poszło to najlepiej, ale dobra, 300 grzybów dlatego, że teraz wylatuje broń, więc nie wiem, z czegoś wy się w ogóle śmiejecie, no. Broń za 300 grzybów z zajebistym rozrzutem. Dostałem kawałek deski. Zajebiście. Ale cóż, no. Plus 60, tak? Bardzo fajne. Jestem rad.